Tym pięknym wstępem witam was bardzo serdecznie w nowej serii, mianowicie Super Dark Deception. Cała seria z Dark Deception jest właśnie w prawym górnym rogu w karcie. Możecie sobie nadrobić. Tak czy siak demo Super Dark Deception ogrywałem tak naprawdę niedawno. Ale wyszła nowa gra, więc no trzeba oczywiście ograć. Replay Chapters. Chaptersy. Okej. Okay. No. Czyli będzie wydawana kaska. No cóż, tak czy siak, ta gra wyszła pełnoprawnie parę dni temu. Dokładnie to 13. Ja to nagrywam 15. Wy pewnie też zobaczycie to 15. Tak czy siak, mamy co? Póki co, chapter pierwszy Into Madness. I plus jest tego taki, że nie mamy, tak jak było w oryginale, w Dark Deception. Pierwsza część za darmo, potem były po 17, potem podrożało to do 22 chyba. No, tak czy siak, całej gry Dark Deception też jeszcze nie przeszedłem. Będziemy to robić, ale fajnie, że to już te jakby te 70, no w sumie jest wliczone w cenę tamtych trzech chapterów. Co ja mam tu zrobić? Spacja, Enter, EQ. F kliknąłem. Okej. No i to jest jakiś tam... Dobra. To będziemy eksplorować po przejściu całej gry. Gdzie jest to obiegnie? Wchnął najwyższe ustawienia. Resolution 60 Hz. Ale to mi się zmieniło. Czyli to jest... Coś mi się zepsuło. Tak? Nie. Coś mi się... zepsuło. Definitywnie już to prawie naprawiłem. What? Dobra, naprawiłem. Mamy to. No i co? Chyba nic się na małpach nie zmieniło, tak mi się wydaje. Więc kliknę continue. Piu. Więc jeśli nie widzieliście, gdy przechodziłem po prostu, gdy przechodziłem demówkę, to was zapraszam również do karty. Tam zrobiliśmy Monkey Business, teraz lecimy do szkoły. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Jasne. Tak. Pamiętam. Dobra. Czemu my tak szybko... Tak, szybko, no. Wolno. Ja. Bo ja próbuję grać na padzie. Jak biegać na padzie?
Dobra, już chyba wiem. Okej. Dobra. Piu. Okej. No to let's go, Elementary Evil, no tak. Dobra, dobra. Busik. Ach, no tak. Ale mam nostalgię. Witaj, Agata. Po paru latach. Halo? Tu już nic zrobić nie da. Halo? O. Halo? And all you pain. Pamiętam na pamięć, kurczę. Nie wiem czemu coś mi się buguje z klikaniem. O, halo? No, halo? O, mogę biec. Okej. Okay. Czyli witamy znowu w grze pod imiennikiem Dark Deception. Mapki nie mamy. Okej. Okay. Pod A, dobra. Myślę, że też będzie dużo łatwiej się grało w Super Dark Deception. No właśnie. Chociażby ze względu na to, że my widzimy dużo więcej. Widzimy wciul więcej, niż gdybyśmy grali w zwykłego Dark Deception. Więc myślę, że to jest zdecydowanie na plus i łatwiejsze. Z pewnością. Okej. Okay. Fajnie, że w końcu mogę sobie pewną gierkę pograć. Co to było? Jakaś pizzeria. Idziemy tam. To będzie stołówka chyba. To jest to. Przejście dalej. Okej. Okay. Świniaki tam. Makes you sees you. Oj. Aj. No cóż, no przyspieszyła. A, no przecież ja mam te przyspieszenia, ja zapominam o tym. Czyli, że biegnę w jej kierunku. O! Secretik, co mi się bardzo podoba. O nie, musimy ją zgubić. Właśnie. Okej, okay. I ona po prostu czeka. Zdolność się naładowała. Nie naładowała się. Ale na szczęście się teleportowała gdzie indziej. Okej, okay, czy jak się naładuje, to jest taki dźwięk i po prostu partikle. Okej. Okay. Oj. No dobra. Trochę już nie wiem, gdzie tu biec. Tam może być secret.
Więc ja bym tam wrócił, no. Co? O Boże. Wiedziałem. Tam jest ten special secret. O, o! Biegnij, biegnij, biegnij. Pamiętam, że to też było w oryginale, no. No dobra. Czuję, że po tej stronie nie byłem. Tak dosadnie. O. Ja tu znajdę wszystkie sekrety. No. Ale nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, już wiem. No to faktycznie mnie tu nie było. Okej, okay, jeszcze gdzieś mnie nie było? Ciekawe. Może teraz pójdźmy na maksa w lewo, jak wcześniej byliśmy na maksa na prawo. Nie no, byliśmy tu. Nie mam pojęcia. To co się przy mnie tepa, byle po to, by mnie zgubić, nie? Czy ja słyszałem Malaka? Nie, to tylko soundtrack. Malak to postać, która nas goni. Po ukończeniu poziomu, można powiedzieć. O, o! Ty jesteś cheating, kuźwa, tepasz się w bambolu. Dobra, nie wiem, sprawdzę ten ołtarz. Nie. O nie. Och. To było bliskie mojej śmierci. O, o! Jest, dobra. Dobra, no jestem, no. A, no tak, jeszcze tego nie wezmę. To jest właśnie Malak. Dobra tam. Majaczysz. Nie, właśnie, tu powinien być pożar. Ha. Okej, okay, warto wiedzieć, że przez to nie przebiegnę. To też mi nic nie zadaje, więc super. To tylko kwestia wizualna. What the fuck? Ale się tam postać buguje. Ale my każdy z nich... O, jak to się stało? Ty oszukujesz, człowieku. Nie człowieku, pasożycie. Błędzie życiowym. Ciuj wie, czym ty jesteś. Ty jesteś chora, Agata. Nie pozdrawiam. O! Nie wiem, czemu liczyłem na secret. O nie. Ale dobrze, że się wytepała w złe miejsce. I ponownie. Nara, mordo. Potem co tam wrócimy. O nie. O! Nie. O mój Boże. Gdyby nie to, że se zamknąłem drzwi przed ryjem, to byłoby git. Ale przynajmniej się wytepała. Okej, to było taktyczne zapięcie drzwi przed ryjem. Więc no. Jak? Where? Co? Gdzie? A nie mam nawet dodatkowego życia, co? O nie. To eski już na pewno nie zdobędziemy. Bo na pewno się wywalę. Nienawidzę, jak ona się tak tepa po prostu mi w twarz. Z najgorsze, co może być. Powiem tak, Super Dark Deception jest ułatwione i utrudnione. No i super. Ułatwione i utrudnione. Utrudnione. Ułatwione ze względu na to, że mamy większe pole widzenia. Bo z góry. No, nie będziemy mieli eski. A utrudnione ze względu na to, że nie mamy minimapki. Więc to wiecie, to jest takie coś za coś. Chcesz minimapę, to se pograj w oryginał. Nie chcesz minimapy, tylko chcesz więcej widzieć, se zagraj w Super Dark Deception. Tu jest secret.
Ale no to daj mi tam wejść może. Home sweet home. Czemu to jest nawiązanie do The Ring? Co? I Pierce Potter. Co? Ej, tego w oryginale nie było chyba. Nie było. Albo ja nie odkryłem. Mam jakąś posraną fabułę, historię, której nigdy, kuźwa, nie było. Okej. 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 Fajnie było poznać jej historię, fabułę. Ty jesteś dziadem. Dobra, dobra, dobra. Running, running, promil. Ming. No zrespiła mi się przed ryjem, no skam. Trudno zobaczyć tej partikle. Oszukane to. No, przestań, dziadu. Ta, ta, jeszcze się we mnie wtepaj. To oczywiście, proszę bardzo, jasne, no. Jeszcze czego? No jak? Czuję się oszkamowany. Ciul mnie to biegnę tym razem tu. Tędy. Na kurę. Spadaj. Okej. Having fun? No. Oh, yes. Ej, co mi to daje? Czy jestem głupi i faktycznie może mam minimapkę? Ej, mam minimapę! Ja pierniczę, jestem głupi. Okej, to my demo też przechodziliśmy bez minimapy. Dobra, nieważne. Tego nie było. Ale warto wiedzieć. No dobra, przynajmniej szybciej wrzucę, nie? No cóż, no. Dawaj mnie to, Mietek. Pokażę wam go. Albo nie, a jednak tak. A ona będzie ta teraz. Evil. Nie, jednak Malak. Nie powinien być jakby w takiej. No właśnie, w takiej wersji. Nie można wejść w portal. Się będzie tepał nam. Ale jest zajebiście zrobiony. Halo! To jeszcze... Ona. Fuck. A nie, portale tylko wybuchają. Fuck, 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 fuck. Dobrze. Pamięć wzrokowca pozwala mi wrócić na miejsce startu.
Babka też trochę pomaga, ona się zblokowała. Nie no. Co? Co? Nie pamiętam z nią boss fightu. Co się robiło w tej sytuacji? Mam chyba wytrzymać po prostu i te drzwi się same otworzą. No, było coś takiego. Nie umrę! Zygzak McQueen Flash. Nie chciałem tego zrobić, ale mamy baterii przynajmniej. Znowu! O nie. Nudny ten boss fight. Co ja w ogóle trzymam? Co to kuźwa jest? Ciekawe, nie? Będzie biegać. No. Wiedziałem! Ona może przez to przechodzić. Hades kam. Chłoń no. Możesz wypuść mnie stąd. Birs, pomóż mi! Halo! Rane hehehehe. Wypuśćcie mnie stąd. Kurwa! Kurwa! No co? Nie było tak w oryginale. Szczerze, Imo? Nudny ten boss fight. Przynajmniej sobie wysadziłem te. Malak, zechcesz może mi pomóc coś? Jakoś? No. Łożesz cholera. O! Panie, tej portale się rozsadzają. Ale nie fajnie. Tak, walczyć. Wciąż. No dajcie mi już koniec! Okej, nie widziałem jej. No dobra, jest! W końcu! Nara. Yeah! B, no dobra, nie jest tak źle, no. She looked almost the same age. Memories. Bitter me. Nie było czegoś takiego. Okej. Teraz Birs będzie coś tam biadolić. I cyk, piraci z Karaibów. Ale to w kolejnym odcinku. Jeśli wam się spodoba, więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku Eluwina.